Zdaje się, że miałaś mi coś do powiedzenia na temat tego dziecka lub tego miejsca. To dziecko, jak mówisz, to córka twojego brata. On o tym nie wie. Którego brata? Winara? Nie wiem, będziesz musiała sama dowiedzieć się, który z nich był ojcem, ale jesteście z tej samej krwi. Jak inaczej mogłoby tak dobrze rozumieć smoki? Jak sama powiedziałaś, wiesz, w jaki sposób rozgałęziają się konary drzewa. To drzewo ma wiele gałęzi. Nie jest do końca powiedziane, którego brata jest córką, jeśli w ogóle jest córką któregoś brata, a nie kogokolwiek innego z Merenzy. Czy zadajesz dobre pytanie? Czy nie powinnaś się zapytać, kto chciał ściąć drzewo? Jak na razie mam więcej pytań niż odpowiedzi. To się nazywa życie, moja droga. Gdyby ktoś chciał ściąć drzewo, są na to prostsze sposoby niż przywoływanie skorup z powrotem na wyspy Szania. Za blisko sięgasz w czasie, moja droga. Nie o tym mówiłam. Skąd stara kobieta żyjąca na archipelagu może to wiedzieć? Może mieć dostęp do takich informacji? Szania i cesarstwo są ze sobą związane. Strugą krwi, której nic nie jest w stanie zatrzeć ani rozcieńczyć. Albo jesteśmy ich przekleństwem, albo oni są naszą zagładą. Ale to tu spadały gwiazdy. A tam Chimera broczy krwią. Zdaje mi się, że niedługo i te wyspy zostaną obficie zroszone krwią Chimer. Jeśli to, co się dzieje, będzie się powtarzać. Bez względu na to, czyja to wina i za czyją sprawą. Do tego dojdziemy, a być może masz rację, że minęło już tak dużo lat, podczas których nie dociekałam, kto chciał podciąć tamto drzewo. Może czas zacząć zadawać pytania. Może czas. Ale przede wszystkim chciałabym, żeby to, co miało miejsce w trakcie czasu nocy, nie powtórzyło się już więcej na archipelagu. I chyba ty też tego chcesz, prawda? Nie jest niczyją wolą ani celem przelewanie krwi niewinnych. Niewola ma różne oblicze. Kiwam tylko głową, po części czując, że ta kobieta coś wie, być może o czymś śni, być może słyszy plotki. Że dużo z tego, o czym mówi, to po prostu bajdurzenie i wizje obłąkanej staruchy, która nie powie nic konkretnego, a zamąci. Ale kiwam głową i uśmiecham się do niej lekko. Dziękuję za twoje słowa. Dziękuję za twoje ostrzeżenia. Wiesz, że dziewczynka nie może tu zostać. To nie jej miejsce. Nie jej dom. Może. To jedyny dom, jaki znajdzie. Może, żeby ją powstrzymać przed powrotem tutaj, chciałaby się zabić. A może bycie tutaj zabije mieszkańców archipelagu? Jej obecność
w złudny sposób daje radość i nadzieję. Jej magia może sprowadzić zagładę, doskonale o tym wiesz. A może kiedy ostatnia kapłanka wiary odejdzie z archipelagu, nie będzie nikogo, kto powstrzyma gwiazdy przed tym, żeby nie spadły. Jestem już stara. Niedługo umrę. Myślę, że możemy powiedzieć, że cokolwiek stanie się potem, będzie na tobie. Dobrze, słodko. Śmieję się tylko. Niektóre rzeczy na archipelagu się nie zmieniają. I chciałabym, żeby tak pozostało. I właściwie chciałabym zakończyć na tym tę rozmowę, jeśli ona nie ma już nic do dodania. Nie, wydaje się, że ona już nic nie chce powiedzieć. Co się w tym czasie dzieje u Kagnara? Czy ty tylko patrzysz na dziewczynkę, która zbiera część porzuconego jedzenia i wpycha je sobie do buzi, brudząc ręce, czy coś jeszcze, czy coś chciałbyś z nią porozmawiać? Kagnar odkłada miecz i siada przy niej, na wprost niej. I ona ci daje jakąś taką chyba kulkę z wodorostów. No to zaczynam z nią jeść. Nawet niezłe, nie? No ale takie, no tak, ale tutaj to ma inny smak wszystko. Nie ma owoców w ogóle. W Merendzie są owoce. Są. I ciągle jedzą ryby. Jedzą. Mój smok lubi jeść ryby. Dobrze by się tu czuł. On się wszędzie dobrze czuje. Ty rozmawiałaś ze smokiem? Czy dobrze mi się wydaje? Ona ma taką minę, jakby się na czymś przyłapała, ale chyba nie wolno. No wiesz, nie jest to codzienna rzecz. A z twoim smokiem można rozmawiać? Możesz spróbować. Ale powiedz mi najpierw, jak masz na imię, bo ja ci powiedziałem, jestem Kagnar, a ty żeś pobiegła. A, bo ja jestem Pio. Pio? Tak. Ciekawe imię. Pio i po prostu Pio, dobra? Nie ma sprawy, piątka. Przeliła piątkę. A ty się nazywasz Kagnar, jesteś wojownikiem i latasz na smoku. Tak. I też jesteś z Merendzy. W wielu miejscach bywałem. Pochodzę podobno z Merendzy. Ty też mnie będziesz stąd zabierał? Gdzieś do domu? A chcesz wrócić do domu? Nie wiem, bo tutaj... bo tutaj się... Dobrze ci tutaj. Tak. A tata, mama? Rodzeństwo? Ja mam podejrzenia, ale nie chcę tego mówić na głos, bo wtedy się pewnie sprawdzi. I słyszysz w głowie takie, chyba umarli. Ale może to sprawdzimy. Popatrzcie, wsadza jakby rzeczy do ust. Może to sprawdzimy. A jak? Wsiądziemy na smoka i polecimy, poszukamy. Chyba nie latałaś jeszcze na smoku, co? Nie, ale ona, jakby patrzy na kaszę, wydaje się groźna. To fakt, jest groźna. Nawet czasem się nie słucha, wiesz, mówię jej, nie jedz tam tego faceta. Patrzę, ona go zjada. I widzę, teraz ona na nią patrzy z przerażeniem, tak jakby nie było nic pomiędzy nią a tym smokiem, co może powstrzymać kaszę przed zjedzeniem jej. Ale dzieci nie je, wiesz. Dzieci nie je. To dobrze. Chcesz przelecieć? Chcę. No to poczekajmy jeszcze na moją siostrę. Ale ona mi nie pozwoli chyba. Bo powiedziała, że to jest niedobrze, że... Ej, to ona ci może pozwolić lub nie pozwolić do latania na swoim smoku. Dobrze, bo ona powiedziała, Kagnar że... będzie tym cool. Bo ona powiedziała, że nie można rozmawiać ze smokami, więc...
Wiesz, bo to nie jest zwykłe, że ktoś, kto nie jest jeźdźcem smoków, potrafi z nimi w ten sposób rozmawiać. Ale ja nie wiedziałam. No to już wiesz. Nikt mi nie powiedział, że nie wolno. Umiesz jeszcze jakieś sztuczki? Nie wiem, umiem śpiewać. Ładnie śpiewałaś. A coś jeszcze umiesz? Czego inni nie umieją? Nie wiem. Umiem grać na harfie, ale teraz nie mamy harfy. Umiem czytać, też nie wszyscy umieją czytać. Zgadza się. I to jest moment, w którym wychodzi z lasu Zaria. Z nadzieją, że starucha została tam w lesie i nie będzie się wtrącać. Starucha chyba przez chwilę za tobą szła, ale jest taka, jest jednak trzyma się w dystansie. Okej. Okay. Dołączam do nich. Mhm. Zbierasz coś? Biorę coś. Bardziej kurtuazyjnie niż z głodu, żeby tak jakoś... Nie było jakoś tak niezręcznie. Tak, żeby nie było jakoś tak niezręcznie. Widać pewnie, że jestem lekko poirytowana, ale lekko. Wiesz, że Pio jeszcze nigdy nie latała na smoku? Nigdy. O. Moglibyśmy polecieć i poszukać jej rodziców. Możemy? To zróbmy tak, ty jeszcze zjedz, bo z pustym brzuchem się nie lata, a ja chwilę pogadam z siostrą. Tak, to byłby dobry pomysł. Widzicie, że ona robi jakąś taką minę. Co ciężko powiedzieć, ale ona ma takie, dobrze, dobrze, rozmawiajcie sobie sami. A ty nie podsłuchuj. Przynajmniej tak, wiesz, z palcem. Musicie pójść daleko, to jest, nie będę słyszała. Ty wiesz, o jakim ja podsłuchiwaniu mówię, co? Ty, łobuziaro. I tak ją jeszcze odchodząc, wiesz, potargam po głowie. To coś jest, miną, która mówi, będę was podsłuchiwać, ale jakby nie przyznam się do tego. Tak. Myślę, że powinniśmy odejść kawałek i porozmawiać po prostu szeptem. Mhm. Niekoniecznie z naszymi smokami właśnie, żeby nie miały okazji jasne, słyszeć, ale... Jasne. Ja bym się chciała z Kagnarem podzielić tym, czego się dowiedziałam wszystkim. I dorzucić jedną informację. Ty jesteś pewny, że chcesz go zabrać na smoka? Co jak ona zrobi coś magicznego? No ja nie wiedziałem, że coś takiego, co... To nie zaszkodzi Akaszy? No właśnie, czy to w ogóle zaszkodziłoby Akaszy? Bo to ona nie jest jej jeźdźcem. Nie jest jej więzi. Nie ma więzi, nie? Ale z drugiej strony potrafi z nimi rozmawiać telepatycznie, więc... Tak. Smok się może wkurzyć, może się wystraszyć, może agresywnie zadziałać, tego nie wiemy. No, albo możesz musieć ją zrzucić ze smoka, żeby go nie zabiła i żebyście wszyscy nie umarli, nie? Może ją na linię przywiążemy. Żart. Bungee na smoku. No. Co ty tam mamroczysz pod nosem? Kupisz ze smoka. Nie, a tak no, słuchaj, wygląda na dobrą dziewczynę. Tak. Ale ty mówiłeś, że ona jest naszą siostrą? Ta stara baba twierdzi, że jest córką jednego z moich braci. A ilu ty masz braci? No nie wiem, mam ciebie i Winara. Tyle wiem. Co najmniej dwóch. Tak. Są zasady logiki. Ty zasady logiki, ty mi powiedz, czy te ile, 8-9 lat temu się nie przespałeś z jakąś kobietą, która wyglądała jak z archipelagu Szania, przynajmniej? Nie. I to tak kategorycznie mówię, nie. On by nie mógł się przespać z jakąś kobietą i wystarczyłaby jego krew do tego, żeby jego dziecko tak wyglądało. Tak. A myślałem przez chwilę, że to może twoja córka jakaś wczesna, ale nie pytałem nigdy. Nie. No. Nie. Po pierwsze nie, a po drugie Achiandi sugerowała, że to córka mojego brata, więc zapytałam, czy Winara powiedziała, że nie wie.
No to albo Winara, albo mamy kogoś jeszcze więcej w rodzinie. Co jest możliwe, biorąc Dlatego pod przez chwilę myślałem, żeby zabrać ją na Wyspę Smoków, ale jak ona zna magię, no to nie jest dobry pomysł. Nie, jest też to za mała na to. Nie, posłuchaj. I trzeba będzie stąd zabrać, w sensie... Jedno pasuje, wiesz? I tak mieliśmy odwiedzić Merenza. Nie, jasne. Kapłanka zdaje się być przekonana, że dziewczynce będzie lepiej tutaj, tak jakby chciała, żeby zastąpiła ją tutaj na stanowisku kapłanki starej wiary. Z drugiej strony z tymi jej magicznymi umiejętnościami ona może sprowadzić zagładę na archipelag. Tego się obawiam. Jakiś chłop, z którym tu gadałem, mówił, że ona tu jest od 2 tygodni. Od kiedy się tu pojawiły te skorupy? A właśnie, to jest jedno z pytań, które miałam nam zadać. Może to nie jest koincydencja? Odrobinę wcześniej. Czyli ten statek nie, raczej nie był pierwszym, który został zatopiony? Mógł być jednym z zatopionych przez nie, jednym z pierwszych, ale mógł nie być związany z pierwszym się pojawieniem, ale spodziewać się, że tak jak on mówił, kilka statków zginęło, więc okay. To się zgadza z timeline'em, natomiast nie był pewnie pierwszym, tak. No dobra, posłuchaj, ale my nie możemy jej tak po prostu odwieźć do Merenzy. Przecież ona włada magią. Nie możemy tykającej bomby odwieźć do domu rodzinnego i powiedzieć proszę. Jak ją odwieziemy i zobaczą ją kapłani, to nie będzie miała miłego dzieciństwa. Nie, no jasne, jeśli ją zostawimy nie tutaj bez niczego, to być może ta okolica też będzie miała dosyć dramatyczną przyszłość. Posłuchaj, ja nie jestem za tym, żeby... Ja nie mogę pozwolić na to, żeby jej magia skrzywdziła ją lub kogokolwiek innego. I nie pozwolę też na to, żeby ktokolwiek skrzywdził ją. Nie pozwolę na to, żeby kapłani zamknęli i wyrzucili klucz. Absolutnie. Nie ma w ogóle o tym mowy. No widzisz, więc jesteśmy w klasycznym rozwiązaniu bez wyjścia. Dlaczego? Powiem kapłanom, co mają zrobić. Niech robią, co muszą, ale niech nie trzymają dziecka jak więźnia. Chcecie sobie rzucić za arkana magii, czy uznajecie, że nie interesowaliście się specjalnie tym, co można wiedzieć o magach, tak ogólnie? Rzućmy. Ja mogłem rzeczywiście coś czytać w tych, wiesz, spędziłem dużo czasu, więc nie będzie to naciągane, tak przynajmniej mi się wydaje. Ja za sekundę tylko spacyfikuję bestię. Dobrze. A ja sobie poszukam. Dobra, arkana magii, mam gołą mądrość, czyli 3 kości, ale ponieważ obok jest smoczek, więc mogę dodać 1d8. Tak jest. To daje mi 1 sukces. Daje ci 1 sukces, dobra, poczekam jeszcze, jak Gawa rzuci, żebym mówił naraz. Już turlam, słyszałam wszystko. To miało być na arkana magii. Smoki są z nami, czyli ja mam 3 K6 i 1 K8. Wrzuciłam same 4. Świetny rzut, ale nie do końca przydatny. Jest to na pewno, powinno być to jakoś docenione, ale nie wiem jak. 4 czwórki, ja myślę, że to jest prawie jak 3 szóstki, ale nie aż tyle. Że dostałabym w pierdziel. Tak, oj sroki. No więc... Jak chcesz forsować, bracie, to forsuj, bo ja raczej nie... No dobrze, bo ja mam 1 jedynkę w tym, to... To już byś się, to tej jedynki byś nie przerzucał, nie? Przerzucałbyś tylko to poza 6 i jedynkami. Bo mamy tyle samo kości, nie? No, ja mam 3. Znacie się na magii bardzo podobnie. No to ja mogę sforsować z tym, z nadzieją, że nie będę miała jedynek. Co ty na to? Forsuj. Jeden, 1, 2 i 3. Zaczęłaś się bardzo mocno zastanawiać nad tym i cię sfrustrowało wręcz to, jak bardzo nie możesz sobie nic przypomnieć. I że ten twój brat wojownik, który wygląda na totalnego mięśniaka, ewidentnie wie więcej. To jest bardzo nieprzyjemne. To jest po prostu najgorsze forsowanie ever. Usiądę.
I zacznę sobie przypominać, po tych arkanach magii to tam było w takiej jednej, w takiej jednym pomieszczeniu, gdzie tam nie wolno było wchodzić, tam tylko mogli tacy mędrcy z tej rady strażników to na to sprawdzać, ale ja tam parę razy się włamałem w nocy. Oczywiście. I patrzyłem na niektóre z tych zwoje, te manuskrypty, więc spróbuję sobie przypomnieć, a nuż coś może z tego mi gdzieś tam w głowie trochę zostało. Trochę sobie przypomniałeś, ale próbujesz więcej. Dobra, tak, to 2K6 rzucasz w tej chwili. A bez już K8? No bo na niej wypadła jedynka niestety. A no tak, zgadza się. Uwaga. Nie ma sukcesu. Nie, w sumie masz 6, ale... Zobaczyłem 6, ale potem zrozumiałem, że... Tej, to co wiesz... To, co ci ten jeden sukces wystarczy, to jest to, że jest taka... Uznaje się, że magowie wywodzą się trochę z trzech korzeni działania, nie? Jedni to są ci magowie, którzy... To są ludzie, którzy się gdzieś zapuścili w dawne w jakieś ruiny, czytali księgi, nauczyli się rzeczy i zaczęli traktując magię jak naukę, doszli do pewnego rodzaju wiedzy, dzięki której są w stanie skorzystać z kryształów. To wymaga wielu lat wiedzy, najczęściej eksperymentowania, dostępu do jakiegoś laboratorium, gdzie mogą sobie puszczać światło tak jak chcą i metodą prób i błędów uczą się korzystać z mocy. Drugi rodzaj magów to są magowie, którzy należą do jakiegoś do jakiejś takiej myśli, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jacyś druidzi, jacyś właśnie, jakieś właśnie takie nieziemskie, czyli ktoś ci mówi, rób tak, to będziesz w stanie zrobić to. I oni to powtarzają, to są jakieś takie rytualne historie i taka oni tradycja, sposób, taka religia. Tak, dokładnie, taka tradycja, nie? Tradycyjno-religijne rzeczy, które działają, bo ktoś im powiedział, że będą działały, oni nie wiedzą, dlaczego one działają, nie mają jakby postaw. Trochę by to pasowało tutaj z tą starą wiarą na archipelagu. Dokładnie tak, dokładnie mówię, ona jest tą nieziemską właśnie, jeżeli ktoś by się od niej nauczył, to jest trzeci rodzaj. To są ludzie, którzy nie wiedzą, jak to robią, nie wiedzą, na czym to polega, nie wiedzą, skąd to się bierze, ale jakoś instynktownie potrafią rozumieć, co do nich w cudzysłowie mówi kryształ. Niektórzy mówią, że mówi, inni mówią, że im się śni, jeszcze inni po prostu widzą, patrząc na kryształ, widzą jego możliwości, wiedzą, jak go ustawić względem słońca, żeby zadziałać określona rzecz. Taka forma geniuszu, który jest nie do końca zrozumiały dla innych osób. Oni jakby rozumieją tę naukę, którą inni muszą zgłębiać po prostu naturalnie sami z siebie. To by pasowało, skoro ona cały czas nie wie, jakie ma zdolności. Mówię o tym, że jest skoro bardzo mało. Porozumieć się, no więc co będzie później, jak dorośnie. I teraz problem jest taki, że mówi się o tym, że było tych 9, którzy sprowadzili Himer tak dużo, że nastał czas nocy. Podejrzewa się, że to, kim oni byli, to oni byli ludźmi, którzy z jednej strony mieli wewnętrzne zdolności, które sprawiały, że rozumieli rzeczy instynktownie, ale z drugiej strony poświęcili czas na to, żeby to, co rozumieli instynktownie, zgłębić na tyle, żeby posiąść moc, która była niedostępna dla innych. Co oznacza, że prawdopodobnie ten trzeci rodzaj magów jest najbardziej niebezpieczny, bo nie wiadomo, jaka jest granica ich możliwości. Dokładnie. I dlatego dla takich magów potrzebny jest kaganiec nauki, który pomoże im zrozumieć samych siebie, a nawet jeżeli nie będzie to kaganiec nauki, to bardzo istotny element będzie, żeby takie dziecko dysponujące takim talentem miało przede wszystkim właściwe podstawy moralne. Bo z wielką magią idzie wielka odpowiedzialność, jak kiedyś mawiał taki jeden filozof. Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc to, co się wydaje najlepsze w tym wypadku, to jeżeli ktoś ufa Szaremu Zakonowi, to sprawić, żeby ona została kapłanką Szarego Zakonu, jedną z tak zwanych wiernych, czyli tych, którzy potrafią korzystać z magii i robią to w imię Aslauga, żeby ulepszać świat, a nie... Brzmi dobrze, zwłaszcza, że mamy możliwość wpłynięcia na to. To jest raz.
A dwa, jeżeli jesteśmy jakoś połączeni więzami rodzinnymi, to może rzeczywiście my będziemy w stanie ją do tego przekonać, bo tak naprawdę problem tu jeszcze polega na jej woli. Jeżeli ona tego nie będzie chciała, no właśnie. Co zostaje miecz Demoklesa? A gdzieś tu leży? Gdzieś go mam ze sobą. Postanowiłem tę historię potraktować dosłownie. Rozwiązuje wszystkie problemy. Wyobraźmy sobie tę scenę, kiedy jest dzień, słońce się lekko przesunęło na nieboskłonie, trochę zaszły chmury, jesteście w lesie, są te wielkie menhiry z symbolami, jest to dziecko, które w bardzo ładnym stroju, mocno zniszczonym przez pogodę i las, wcina w tej chwili mocno brudnymi rękami rzeczy, które przynieśli miejscowi na glinianych miskach i słyszycie z lasu takie: o, jadą. To ta stara baba się tam czai za drzewem i teraz komentuje coś. Tak, dokładnie tak. To tam jest było na tyle jakiś szeroki trakt, że coś by tu mogło jechać? Szeroki trakt może nie, ale jednak mimo wszystko jest to ważne miejsce i są to takie drogi przez las. Rzeczywiście, jakby się nad tym zastanowić, ukryte od góry, zarośnięte przez las, ale rzeczywiście kilka takich, może nie ścieżek, ale takich wydeptanych dróg, dróżek. Mogłoby być, nie? Ale kto by tu jechał, nie masz pojęcia. Zaraz się dowiemy. Natomiast ty możesz mieć podejście, prawdopodobnie jakiś władca tego terenu, który być może zobaczył was na niebie i stwierdził, że trzeba do was dojechać i trochę mu to zajęło. No tak, w sumie. No co, no trzeba się będzie przywitać uprzejmie i kulturalnie, ale... Wróćmy na razie właśnie do młodej. Ja myślę, że dziewczynkę musimy zabrać ze sobą. Chcę ją poinformować o tym, że po prostu weźmiemy ją ze sobą, że jeszcze nie wiemy do końca, co będzie... Ja jej powiem szczerze, nie wiem do końca, co będzie najlepsze i jak to rozegrać jeszcze, ale póki co wydaje mi się, że bezpieczniejsza będziesz z nami. Bezpieczniejsza? A to znaczy, że coś mi się może stać? Jak już zauważyłaś, twoje umiejętności są dosyć niezwykłe. Myślę, że dobrze, że trafiłaś na nas, ale jak pewnie byłaś uczona, umiejętności niezwykłe często sprowadzają na okolice pewne nieszczęścia. Nie sprowadzę żadnego nieszczęścia. A, niecelowo, moja droga. Dlatego dobrze, że tu jesteśmy, w razie gdyby coś miało się wydarzyć. Zaczynacie słyszeć rżenie koni. Myślę, że jesteś bezpieczniejsza z nami. A teraz zdaje się, że mamy jakichś gości. Pozwól, że my będziemy mówić, dobrze? Mówię do niej. Ale ona kręci głową, jakby nie zamierzała z nikim rozmawiać, więc trochę się chowa za jednym z menhirów. I jeszcze trzeba trochę poczekać, chyba że coś wy wykazujecie się jakąś inicjatywą, ale jeżeli chcesz czekać, oni dojadą, to rzeczywiście słyszycie już dłuższy czas rżenie koni jadących przez las i gdzieś kilka minut później widzicie wyjeżdżający taki orszak 20 kilku osób, gdzie większość z nich jest ciemnoskóra. To są różne odcienie tej skóry, ale ten, kto jedzie na przodzie, ma bardzo... To jest taki młody, znaczy młody, 30-kilkuletni mężczyzna. Widać, że dobrze odżywniony, dobrze umięśniony. Broń, pancerze, to są pancerze. Miejscowe pancerze składają się głównie z bardzo grubych tkanin zrobionych z glonu, z jakichś dużych skorup żółwi lub innych stworzeń morskich, ewentualnie z ości ryb. I to wszystko jest jeszcze uzupełnione przez drewno i ceramikę. No i trochę metalu, bo oni ewidentnie też handlują w tej chwili już z resztą Imperium. Natomiast widać, że ten metal to jest taki dodatek, a te takie najbardziej paradne, najbardziej zdobne rzeczy są mimo wszystko miejscowe. I ten, to jest właśnie ciemna twarz, takie kręcone czarne włosy. On zdejmuje
tej chwili metalowy, zupełnie metalowy hełm w kształcie jakiejś ryby i widzicie, że ci ludzie, którzy z nim jadą, niektórzy jak się uśmiechają albo kiwają głowami, to widać, że oni mają, że część z nich ma spiłowane zęby, tak jakby chcieli przypominać jakieś morskie, bardzo drapieżne ryby. Myślę, że Akasza wyda z siebie może nie bardzo gromki ryk, ale jednak dźwięk, który ma zwrócić uwagę na smoka i pokazać tym ludziom, że... Tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że kiedy oni przyjeżdżają, to oni jadą tylko tyle, na ile są w stanie jeszcze podjechać, żeby się zbliżyć, natomiast bardzo szybko zsiadają i są... To nie jest tak, że oni jadą, nie wiedzą, co się dzieje. Oni tu przyjechali prawdopodobnie dlatego, że zobaczyli te smoki na niebie. Nie, no oczywiście, długo ja to rozumiem. Długo one nie startowały. Jeszcze ten ryk ich troszeczkę popędził na tyle, że te konie musieli utrzymać. Ktoś tam odjechał trochę w las, nie do końca chcąc, ale koń postanowił uciec, nie zostać zjedzonym. Ale bardzo szybko zsiadają z koni. To nie jest, oni nie klękają, ale oni się tak kłaniają w pas. Bardzo nisko, bardzo pomobitnie. Widać, że tu jest dużo, dużo strachu. Wychodzimy naprzeciwko nich. I ten, który jechał pierwszy, bardzo szybko się podnosi, tak jakby ta jego czołobitność była mimo wszystko czymś dla niego nie... do czego nie jest nawykły. On bardzo szybko wstaje, mówi: Szlachetni smoczy jeźdźcy, nazywam się Oster Ajwachra, jestem przywódcą klanu Ajwachra i witam was na moich ziemiach. Oraz chciałbym was zaprosić na ucztę z tej okazji, że przybyliście w te rejony. I muszę powiedzieć, tu jest taki uśmiech na jego twarzy, lekkiej dumy kogoś, kto naprawdę uważa się za kogoś ważnego, że jestem zaskoczony, Zario, że tyle czasu zajęło ci odwiedzenie mnie, biorąc pod uwagę, iż jestem jedną z trzech najważniejszych osób na archipelagu. Ale jak to mówią, smok i jeździec nigdy nie przybywają nie w czas. I jestem pewien, że miałaś ważniejsze sprawy. Smok i jeździec zawsze mają swoje powody i swoje priorytety, którymi muszą się kierować. Domyślam się, że ja go znam osobiście. Nie, pierwszy raz go widzisz. Natomiast ty masz świadomość tego, że każdy mieszkaniec archipelagu wie, kim ja jestem. Wie, kim jesteś, wie, jak wyglądasz. Część z nich dowiedziała się o rzeczach, które zrobiłaś, kiedy wychodziłaś z domu i tak dalej, i tak dalej. Nie jesteś miejscową celebrytką. Ty tego chcesz, czy nie chcesz? Okej. Kiwam głową, podkreślając jeszcze swoje słowa i dziękujemy za serdeczne przywitanie i myślę, że chętnie spoglądam na Kagnara. Chętnie weźmiemy udział w uczcie, rozmowach i dowiemy się więcej o tym, co też w ostatnich dniach, tygodniach czy miesiącach dzieje się na archipelagu. Myślę, że jesteście w stanie zapewnić nam przypływ bieżących informacji. On rozkłada ręce, mówiąc: to, co jesteśmy w stanie wam zapewnić, to poza informacjami wyśmienitą zabawę, bo gdy tak znamienici goście, od których nie może być znamienitszych, znajdą się w moich progach, wytoczymy najlepsze baryłki z alkoholem, damy najlepsze ryby na stół i będziemy się bawić tak długo, aż wszyscy padną z wycieńczenia, padną z radości. Uśmiecham się, ale samymi jakby ustami, myślę, że ten uśmiech nie sięga moich oczu. Głównym powodem przybycia smoczych jeźdźców nigdy nie jest zabawa, ale uczta, jedzenie i rozmowy, czy też dobry trunek, to nie jest coś, czego odmówimy w tych okolicznościach, prawda, bracie? Zgadza się. Mówię to głośno i wyraźnie. Trzeba pamiętać jeszcze o pożywieniu dla smoków. Ależ oczywiście, zarówno dla Akaszy, jak i dla Terona czeka wszystko, czego mogliby zapragnąć, albowiem mój gród ma dobre stosunki ze Złotym Zakonem i handlujemy niemal codziennie, wymieniając się wszystkim, co my jesteśmy w stanie zdobyć, za rzeczy, które są normalne w Imperium. Więc jeśli potrzeba mięsa, jeśli potrzeba owoców, jeśli potrzeba czegoś innego niż owoce morza i ryby, mamy to. A jeśli to ryby i owoce morza mają być tym, czego chcą wasze smoki, mamy ich w nadmiarze. Sądzę, że to wystarczy do szczęścia. Dzieci Aslauga są zawsze najmilej widziane na naszych ziemiach.
Mamy ze sobą jeszcze jednego gościa, który będzie podróżował z nami. I wyciągam rękę. Myślę, że oni nie zwrócili na pewno uwagi na dziewczynkę kryjącą się za kamieniem. Ja wyciągam rękę i kiwam na nią, żeby tutaj podeszła. Chcę ją dosłownie wziąć za rękę. I widzisz teraz tak, że on na nią spojrzał i miał takie, aha, jakieś dziecko. Nie, jakby to go nie obeszło. Powiedziałeś, że ktoś jest jeszcze z wami, spoko. Natomiast jest w tym orszaku z nim dużo starszy od niego mężczyzna. Lekko podobny, byś powiedziała, bo już się nauczyłaś mieszkańców Szania rozpoznawać na tyle, żeby widzieć po nich typy urody. I ten mężczyzna wydaje się być o tyle mądrzejszy, że on zobaczył, że jeżeli smoczy jeździec mówi, że jest jeszcze ktoś z nami i wyraźnie pokazuje, że ten ktoś będzie, to jest to ktoś, na kogo należy zwrócić uwagę. I on się zaczął przyglądać i zastanawiać i myśleć, nie? Ale on jest gdzieś w tle, on nie jest jednym z głównych wojowników, on nie ma drewnianej tarczy z zębami rekina przyczepionymi dookoła obramowania, on nie ma jakiejś czaszki mureny, która jest na ramieniu. On bardziej wygląda na kogoś takiego, kto ma tam być i myśleć. Być może właśnie za tego wodza jako jego doradca. Za Ostera, tak. A być może jest to jego ojciec, bo to by pasowało w jego... Ojciec, lokalny mędrzec, to... Tak, dowiemy się, tak, dowiemy się wszystkiego w swoim czasie. Ja dziewczynce nawet nie przedstawiam jej, nie tłumaczę się, nie zamierzam się tłumaczyć. Kładę jej tak delikatnie rękę na ramieniu i... Gdzie w takim razie odbędzie się uczta? Gdzie możemy się zatrzymać, odpocząć? On, wsiadając na konia, mówi tak. Spotkamy się zapewne tam. Nasz gród jest największym, jak powiedzicie, na południowy wschód. Mhm. Z pewnością będziecie tam przede mną, ale wszyscy zostali uprzedzeni, że jeśli mi się uda, zaproszę was na ucztę. Czekają na dwie diady. Zrobiliśmy miejsce na dziedzińcu takie, abyście mogli wylądować. Nie ma wśród nas akolitów ani kapłanów Złotego Zakonu, ale wszyscy zrobią co w ich mocy, abyście czuli się u nas jak w domu. Fioletowego Zakonu też nie ma. Powiedziałeś Złotego. Przepraszam, chodziło mi o fioletowy. Tak. To było przejęzyczenie. Tak jest. Kiwam głową krótko. Przybędziemy. I de facto to tyle, jeśli chodzi o tą rozmowę. Ja jestem bardzo zainteresowana rozmowami z nimi prędzej czy później. To jest trochę tak, że oni siadają na koniu, wysiadacie na smoki. Rozumiem, że dziewczynka wsiada razem z tobą, za Rio, czy razem z Kagnarem? Ja myślę, że z Kagnarem. Okay. To jest właśnie coś, co chciałam szeptem. No właśnie, też chciałem zaszeptać. Jesteś pewna, że to dobry pomysł, żeby ją tam ściągać? A jak ona użyje jakiejś mocy? Jak coś się wydarzy? Nie mówię, że nie, ale ktoś z nas musi na nią baczyć cały czas. A co mamy zrobić? Zostawić ją tutaj? Możemy ją zostawić tutaj, ale... Boję się, że jeżeli użyje mocy tutaj, to będziemy za daleko, żeby zareagować. Niby tak. Pusta starowinka mogłaby na nią patrzeć, no nie ma dobrego rozwiązania. Do tej pory zdaje się, że nie zrobiła tu przez te dwa tygodnie niczego szkodliwego, oprócz śpiewania. Okej. Okay. Ty ją bierzesz do siebie, czy ja? Zakładam, że ty. W sensie Teron jest mniejszy i nie jest przyzwyczajony do drugiego jeźdźca. A ty już jej proponowałeś przejażdżkę. Chyba tak. Jeżeli się nie boisz. Odwraca się i po prostu odchodzi, biorąc mało za rękę. Lecimy. I widzisz uśmiech na twarzy. Szeroki. Tylko pamiętajcie, w trakcie lotu, kiedy jesteście blisko smoka, żadnej magii, żadnych telepatycznych wygibasów, żadnego śpiewania, dobrze? Tak. Żadnego śpiewania, dobrze. Żadnego śpiewania. Jak mówiłaś żadnej magii, to ona nie wiedziała, o co ci chodzi. Nie, w ogóle nie traktowała tego, jak mówiła do niej. Tak, żadnego śpiewania. Mhm. Dobrze. Okay. I ona tak jeszcze, jak oni odjeżdżają, wy wysiadacie, to mówi, żadnego śpiewania, mówi, ale był zły, nie? Uśmiecham się. Kto był zły? No ten
ten pan Oster, że jesteście tutaj, był zły. Tak ci się wydaje? Kiwam głową, bo o ile ja tego nie widziałam, o tyle domyślam się, że jest to logiczne, więc to bardzo ciekawe, że ona to zauważyła. Skąd wiesz? Ona tak przez chwilę się zastanawia, czy powinna... Widzisz to po imieniu, jak ona zaczyna się zastanawiać, czy zrobiła dobrze, nie? To jest takie, też, że ona trochę czuje, jakby tak słyszała. Słyszałaś w jego głowie? A co mówił dokładnie? Że był... To nie jest tak, że mówił. Był zły i coś mu psujecie. A to, że przyjedziemy do niego na ucztę, to się zgadza z jego planem? Jest mu na rękę, czy nie? Tak, chciał. Ciekawe. No dobra, polecimy. Niewiele zrobimy na ślepo, musimy się dowiedzieć czegoś więcej. Lecimy gdzie? Okay, więc wyobraźmy sobie wielki gród, który jest rozstawiony nad takim pęknięciem, które się robi coraz szersze, coraz szersze, coraz szersze i tak naprawdę robi się fiordem, który wgryza się bardzo głęboko w wyspę. Bo te wyspy tutaj wyglądają trochę jak kwiaty. Czyli nawet jeżeli wyspa jest wielka, to składa się z płatków, które są do siebie przylepione bardzo wąskimi szczelinami fiordów, w które statki mogą wpłynąć bardzo głęboko, a czasami nawet wydaje się, że to jest jedna wyspa, a jest rozcięta taką drogą, którą jest w stanie przepłynąć łódź, której ktoś, kto ją prowadzi, po prostu odpycha się rękami od ścian z ziemi i kamieni. Ten gród jest nad jedną z takich przepaści. Widać, że jego drewniane mury, cokolwiek co jest tym ostrokołem, sięga nawet do wody. Także tam gdzieś podnosi się te prawdopodobnie drewniane belki, żeby mogła wpłynąć łódź, ale pilnują, żeby nikt ich nie mógł zaatakować również od dołu. Widać ustawionych kilka żaglowych łodzi, kilka łodzi na wiosła, które wpływają do tego fiordu blisko samego grodu, ale sam grod jest olbrzymi. Ma właśnie wielki ostrokół, jest ten dziedziniec, na którym w tej chwili nic nie ma, ale widać, że pewnie stały wozy, stały konie, ktoś usunął jakieś namioty i jest zbudowana wysoka, trzypiętrowa budowla z bardzo ostrym dachem, który od góry do dołu ją przykrywa, także tworzy olbrzymi trójkąt, w którym są okna, w którym widać gdzieniegdzie kamienne fragmenty głównych podtrzymujących to wszystko słupów. Ludzi jest tam spokojnie ponad setka, którzy się uwijają, kiedy lądujecie. Widać zarówno wojów, jak i ludzi, którzy szybko wynoszą jak najwięcej jedzenia na takich dużych materiałach przygotowanych na to, jakby na nich są ryby, mięso, owoce. Oni są przygotowani na to, że wasze smoki mogą chcieć wszystkiego, bo to są wielkie ilości. Widać jakieś olbrzymie garnce z miodem, ale widać też, że ktoś przygotował takie drewniane deski, na których stoją kubki, wino, miód do picia, jakieś piwa i rzeczy dla was. Czyli oni starają się was przyjąć tak, jak mogą, ale macie świadomość tego, patrząc na to, co się tutaj dzieje, że to nie jest tak, jak oni się starają, żeby to było wszystko dla dostępne. Prawdopodobnie ta wasza wizyta spowoduje, że oni przez jakiś czas będą mieli trochę gorzej w życiu. Trochę będą musieli zacisnąć pasa, ale starają się, żeby to wyglądało naprawdę godnie. Natomiast nie ma tu dużo złota, nie ma tu dużo srebra. To nie jest złoty zakon, gdzie będziecie mieli półmiski zrobione ze szlachetnych metali. Jasne. Ważne, żeby smoki miały okazję odpocząć i się najeść. Ważne, żebyśmy my mieli okazję odpocząć i się najeść. Macie przekonanie co do jednej rzeczy. Akasza mogłaby ten gród zniszczyć tak. Jedno zionięcie ogniem i to wszystko idzie z dymem. Tutaj 80% tego grodu to jest drewno. To nie jest gród, który jest w stanie walczyć ze smokiem.
A Kasia będzie miała dobry humor, bo ja ją bardzo poprosiłem, że jak tam lecimy, a mamy małą Pio ze sobą, to że trzeba jej troszeczkę pokazać świata. Więc chciałem, żebyśmy polecieli troszkę wyżej, potem żebyśmy tak zapikowali tuż nad wodą, tak żeby można było dosłownie rękę zamoczyć w morzu, potem znowu jakiegoś fikołka zrobić. Tak, żeby dziecko się dobrze bawiło. To niby dobra zabawa, ale jesteś pewien, że to dobry pomysł? No, co ci szkodzi? Przez jakiś czas słyszałeś takie tak, zróbmy tak, nie? Ale w głowie, ona nic nie mówi, ona tylko patrzy gdzieś tak w przestrzeń, tylko to jest tak, że wysłyszcie jej myśli, ona się nie stara z nami rozmawiać, ale z drugiej strony bardzo chce. Tylko, że gdzieś po jakimś czasie to się urwało. Już nie słuchacie jej myśli, już nie można zrozumieć, że ona coś próbuje przekazać. Ale ona ma cały czas taką samą minę i cały czas patrzy na wszystko tak samo szeroko otwartymi oczami i z szeroko otwartą minę. Dajmy dziecku odrobinę radości. No skoro tak mówisz. A Kasia ci się nie przyzna, że jej się to podoba. Ale myślę, że w momencie, w którym ma okazję zapikować ostro w stronę ziemi, przeorać pazurami tafle wody albo wydać z siebie gromki ryk prosto w wysokie, jasne niebo. Myślę, że najlepszy moment to jest taki, kiedy wylecicie i zaczynacie spadać w stronę ziemi, po czym ta ziemia znika obok was, lecicie takim właśnie obok wąskich ścian i zanim wylecicie w dół w tę wodę, to się wydaje, jakbyście lecieli wąską taką szczeliną, w której można w każdej chwili jeden nieuważny ruch, to można się rozbić i dopiero ta woda jest gdzieś jeszcze dużo, dużo niżej. I macie świadomość, że ludzie na was patrzą. Tam są przy statkach jacyś ludzie, którzy nimi się zajmują, są ludzie, którzy właśnie wnoszą jakieś rzeczy w górę albo schodzą w dół. Wszyscy patrzą z podziwem na to, co się dzieje i trochę z przerażeniem. Manewr jest zakończony gromkim rykiem, tym bardziej, jeśli tutaj w okolicy są ludzie. I on się niesie, tym fiordem się niesie po prostu niech gdzieś, się odbija podejrzewacie kilometry. Tak, od wąwozów, niech się niesie przez tafle wody, niech wszyscy wiedzą, że smoki przybyły. Oj wiedzą i boją się tego, co się stanie. Czy boją się jak ludzie, którzy wiedzą, że są czegoś winni? Ciężko powiedzieć, kto o zdrowych zmysłach nie boi się smoków. Tylko naprawdę fanatycy albo mieszkańcy Wesedy, którzy są tak przyzwyczajeni do ich widoku i do tego, że one zawsze przynoszą coś dobrego, że cieszą się, jakby to były zwierzęta, ale to też nie jest mądre. Więc przejdźmy do tego momentu, kiedy jest uczta. Uczta, która zaczyna się jeszcze trochę zanim zajdzie słońce, w której bierze udział naprawdę wiele osób i widzicie te spiłowane zęby, te ciemnobrązowe oczy, w większości wypadków ciemną skórę, muzykę graną na lutniach, na bębnach, na śpiewy. I gdzieś tym wszystkim, co zauważacie, co to na pewno was, nie wiem, czy was zdziwiło, ale na pewno nie tego byście nie przeoczyli, gdzieś jest Achianti. Siedzi sobie z boku, raz na jakiś czas ktoś przychodzi i z dużym szacunkiem kładzie coś przed nią, tak, żeby sobie mogła zjeść albo wypić. Ona nie musi się ruszyć. Ona jest taka starsza babcia, która siedzi w rogu i której wszyscy pilnują, żeby jej niczego nie zabrakło. Sam Oster bardzo stara się być przy was. Dużo mówi, dużo gestykuluje. Trochę was wypytuje. W pewnym momencie pojawia się taki moment, kiedy co właściwie się stało, że przybyliście? Bo wiem, Zaria to tutaj mieszka. Ale czy sprowadziła cię pani tylko po to, żeby pokazać, jak wygląda jej dom? Problem z chimerami macie. Tak, wiesz, patrzę mu prosto w oczy. Gdzie chimery, tam jeźdźce. Szczerze mówiąc, on tak jakby na chwilę poważnieje. Nie wiem, kto was wezwał. Podejrzewam, że złoci. To tchórze. Nie potrafię sobie wyobrazić, że nie warto zawracać głowy wybrańcom niebios taką drobnostką jak grube skorupy. Ja je pozabijam. Nie ma problemu. Odważny jesteś, panie. Grube skorupy dawno temu już napadły na archipelag i o ile jego mieszkańcy poradzili sobie śpiewająco,
o tyle nie obyło się bez ciężkich strat. Czy nie lepiej, logiczniej i bezpieczniej byłoby pozwolić jeźdźcom pomóc, zamiast narażać życie swoje i mieszkańców? Oczywiście. Szczególnie, że jeźdźcy właśnie po to są. Oczywiście, pani. I dlatego cieszymy się, że jesteście i dlatego wyprawiamy tę ucztę, bo wiemy, że jutro zapewne... I on taki lekki przymrużeniu, późniejszym południem polecicie, żeby je zabić. I to nas ucieszy. Ale wcześniej, jakby ktoś pomyślał, jestem przekonany, że są chimery w Imperium, które bardziej zasługują na waszą uwagę. Bo czym jest taka gruba skorupa? Nie większy niż nasza średniej wielkości łódź. Jak zbiorę 20 chłopa, takich, którzy potrafią się bić, to moja drużyna sobie z taką grubą skorupą poradzi raz dwa. Kiedyś były ich setki. Było niebezpiecznie. Teraz, z tego co słyszałem, to musi być kilka. A zastanawiałeś się może, dlaczego znów zaczęły się pojawiać? Drogi Osterze, Ajwahra. I patrzę mu prosto w oczy. Być może. Nie podoba im się to, ile tutaj pływa statków. Ruch jest większy niż kiedykolwiek. Być może pojawił się jakiś mag, który ich wezwał. No to wie. Chcesz sobie rzucić za przenikliwość? Chcę. Bo powiedział, że skoro patrzysz mu w oczy, to chciałabyś czegoś się dowiedzieć. Czy smoki są wystarczająco blisko, żeby je doliczyć? Powiem tak. Jeżeli zostały na tym, jeżeli zostały na dworzu, w sensie na tym podwórcu, na którym powinny zostać, żeby nic nie zniszczyć, to ich nie ma. Natomiast jeżeli chcecie, żeby były z wami, to problem jest taki, że to są drewniane... Znaczy problem. To pomaga to, że to są drewniane ściany, przez które wejść do środka jest bardzo prosto. Natomiast nie są one przygotowane na to, żeby smok przez nie przechodził, czyli musielibyście trochę mu zdemolować ten gród, żeby smoki były z wami. Nie, ja sądzę, że nie. Chyba, że się wkurzę. Bo jak się wkurzę, to będę chciała, żeby teren się tu pojawił. Wezwanie smoka z tej odległości jest proste, bo to jest tak, że ja zakładam, że ta taka wielka sala, w której wy się bawicie, jest gdzieś na przedzie dworu, wchodzi się do niej. Potem są korytarze, pokoje i tak dalej i dopiero potem jest ten dziedziniec, na którym smoki pewnie w tej chwili śpią. Ale przejście przez to wszystko, żaden problem. Ja sobie rzucę w takim razie na rzut bez mojego smoka. 2, 3, 3, 4 i 5. Tutaj na tym tej biesiadzie nie ma żadnych kapłanów w znaczeniu szarych, złotych i tak dalej. Nie widzisz nikogo, kto by nosił taki szat. W ogóle, Kagnarze, ja w międzyczasie, w trakcie lotu pewnie, poinformowałam cię jeszcze, że jeżeli możemy się tu spodziewać kapłanów, to złotych albo białych. To jest główna reprezentacja na Wyspach Szani. Tu rozmawialiśmy z kapłanami przecież już po tyle przylecie. Ze złotym kapłanem, dokładnie tak. Szarego chyba tutaj nie ma, przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Może mają jakiegoś gdzieś? Mają na pewno szarego, mają szarego, bo wiecie, że oni mają okagawany. Do okagawany zawsze jest potrzebny szary kapłan, żeby je obsługiwać. No i ale jasne. To jest na pewno w tej świątyni, w której byliście. Nie słyszałaś o tym, żeby na wyspach jakiś krążył? Mhm. Dobra. Słuchaj, to jest nieudany rzut na przenikliwość, bo nie miałam sukcesu. Nie będziesz go forsować? Nie będę okay. Go forsować. Ja uważam, że on wkręca, trudno, nie dowiem się nic więcej, ale... No ale jest jak jest. Kiwam tylko głową, bo ja bym chciała się odłączyć i porozmawiać z tym starcem, ale to może jasne. Ty się odłączasz, ty będziesz chciała się odłączyć, ale jest taki moment, kiedy w pewnym momencie jedna z kobiet, które wydają się związane z tym domostwem na tyle, że są tu jakimiś gospodyniami, wnosi taką drewnianą tacę z drewnianymi kubkami, a Oster mówi wypijmy za zdrowie naszych gości. I wy czujecie, że zapach, który się roznosi, to jest zapach bardzo mocno zepsutej ryby. Gdzieś te kubki są rozdawane i to też wciskane wam w ręce. To jest jakiś specjalny napój lokalny, prawda? Tak, ty kojarzysz. To jest najmocniejsza wódka, jaką oni tutaj mają. I ona jest robiona, ona jest pędzona część, nie wiesz jak, ale jest jakoś pędzona z ryb. Ja tylko chcę umoczyć usta w tym, nie chcę tego pić. Ja też, on patrzy na was i mówi tak. Na naszych wyspach
o czym z pewnością szlachetna Zaria wie, jest pewna próba. Kiedy stajesz się mężczyzną i idziesz upolować swoją rybę własnoręcznie zrobionym harpunem, to po powrocie musisz z ojcem wypić kubek wódki, która została przygotowana przez niego, kiedy się urodziłeś. Wy nie rodziliście się na naszych wyspach, ale chciałbym, żeby moi wojowie nie mieli wątpliwości, a część z nich to prości ludzie, nie mieli wątpliwości, że jesteście równi nam wszystkim. Zatem do dna. No wyciąga kubek w waszą stronę. Jak pewnie rozumiesz, smoczy jeźdźcy w każdych okolicznościach muszą zachować trzeźwość umysłu i jasność osądu, jak zresztą zostało nam to już wypowiedziane, więc domyślam się, że twoi wojowie to zrozumieją, co oni powodują. On kręci głową, on bezczelnie kręci głową, mówi, to nie jest coś, co są w stanie zrozumieć pani. Wszyscy musimy być w stanie mieć trzeźwe głowy i dobry osąd, niezależnie od tego. Bardzo bym chciała, żeby Teron wydał z siebie najgłośniejszy ryk, jaki jest w stanie wydać z siebie smok w tym momencie. Okej, to rzuć za pięć. On kręci głową, on mi się sprzeciwia, on mnie wkurza w tym momencie. Śmie rzuć się przeciwstawiać. Rzuć za pięć, ponieważ nie dzieje się nic bardzo złego, to chcę wiedzieć, czy go obudzi twoja chęć jakby zrobienia czegoś ważnego, nie? Czekaj, więź to jest ta duża pula, gdzie ja mam 9 kości w ogóle? Tak, tak. Ale nie mam tej plus 1 nie masz, K8, nie masz plus K8, nie ma. Tak. Jedna szóstka. Mhm. Co ten Rick ma zrobić? Ja chcę, żeby ten człowiek zdał sobie sprawę z tego, że właśnie próbuje się bezpośrednio sprzeciwić moim słowom. Przy ludziach. Ja chcę, żeby on się przeraził. To ma być groźba. Okej. Okay. Że tego smoka tu nie ma i my może wyglądamy jak tacy sami ludzie, jak cała reszta, ale nimi nie jesteśmy, więc niech sobie nie pozwala. Okej, okay. Widzisz, że on spuścił wzrok, skłonił się, mówi... Oczywiście, pani. Wznoszę tak kurtuazyjnie ten kubeczek i zamierzam zrobić dokładnie to, co powiedziałam. Dotknąć tego napoju ustami, ale nie pić. A tym bardziej nie pić do dna. Kagnar pił już różne dziwne eliksiry. Czemu, że Kagnar czuje wpatrzone w was, z was spojrzenia i zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest taka społeczność, w której widzisz wojowników tylko wśród mężczyzn. Kobiety tutaj przynoszą jedzenie, śmieją się oczywiście, zachowują się jakby były u siebie, ale wiesz, że oni patrzą bardziej na ciebie. Mhm. Wiesz, że to, co wybaczą jej, będzie ujmą dla ciebie. Pytanie, co chcesz z tym zrobić? Ale to strasznie okrutnie wali, prawda? I masz również wrażenie, że te uśmiechy pojawiają się dlatego, że oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak się z tym czujesz i to jest część tej próby. Osterze. Nieładnie jest wywierać swoją wolę w stronę smoczych wojowników. Zmuszać ich do czegoś, co nie byłoby zgodne z wolą Oslauga. Nieładnie jest marnować ten uświęcony napitek, który pewnie powinien wypić może twój syn, kiedy złowi swoją pierwszą rybę. Ale powiem ci, że świadom jestem tego, że każda kraina ma swoje dziwne obyczaje. Uśmiecham się. Myślę, że nie pachnie to zbyt pięknie. Wypił całość naraz i tak pierdolno tym po prostu, wiesz, tym, nie wiem, czy to jest jakiś kubek, czy to jest drewniany, czy z tego... Drewniany. Tak nim przypieprzy, wiesz, o podłogę, oczywiście, w drzazgi. I słyszysz wiwat, nie? I słyszysz wiwat, wiesz, że zatarłeś to być może złe wrażenie, które zrobiła twoja siostra? Być może. I w tym momencie Oster mówi, no dobrze, to wnieśmy coś, co da się pić.
I oni wszyscy... Straszne paskudztwo osterze. Okrutnie to capi. Jeśli coś wiem o Aslaugu, to wiem, że lubi ludzi honorowych, którzy nie klękają przed wyzwaniami. Oraz mądrych, jakby spojrzał na Zarię, nie? Oraz mądrych, którzy wiedzą, kiedy można sobie na wyzwanie pozwolić, a kiedy nie. W każdym razie uwielbia swoich smoczych jeźdźców. A my bawmy się! Jakby zorientował się, że nie jest w stanie wybrnąć tak, żeby żadnego z was nie obrazić, więc dał znać tak. Ludziom, żeby grali głośniej. Słuchaj, a gdzie jest Pio w tym wszystkim? Bo my jej nie spuszczamy z wzroku. No właśnie, co wy zrobić? Czy wy ją zabraliście do środka, tak? Bo ona pewnie gdzieś usiadłaby z boku. I patrzyła się na to wszystko z taką trochę uśmiechniętą, trochę niepewną miną. I widzicie, że... I tu są dzieci? Nie. Nie ma. Nikt tutaj dzieci nie przyprowadził na tę ucztę. Wcześniej trochę było, ale one szybko zniknęły. Ja myślę, że ona powinna zostać z nami, w sensie powinniśmy ją mieć na oku. Ale wiesz, przy kim ona usiądzie? Przy tej starej kobiecie. Ona nie bardzo siedzi. Szybko tam lewituje z jej strony, tak jakby ją znała, jakby była kimś, kogo zna. Chociaż widzisz, że w pewnym momencie jedna z tych kobiet, które noszą rzeczy, zauważyła ją, widzisz rozpoznanie na jej twarzy i za chwilę przyniosła jej coś do jedzenia. Tak jakby ona była pewnie jedną z tych, które przychodziły, żeby słuchać jej piosenek. Tak, ale ja zamierzam ją mieć na oku i to jest jeden z powodów, dla których też nie chciałam tego pić. Ragnarze, uważaj, ten alkohol jest bardzo mocny, a skoro sugerowali nam już, że być może jutro późnym popołudniem będziemy się gdzieś wybierać, istnieje szansa, że chodziło im o to, że nie pozbierasz się tak szybko, a nie wiem, co chcą przed nami ukryć, czego mielibyśmy nie widzieć z samego rana. Kiedy ona to mówi, ktoś ci wciska kolejny kubek w usta, mówi i widzisz takiego uśmiechniętego, młodszego od ciebie chłopaka, ale już... Widzisz, ma spiłowane zęby, ma jakieś tatuaże nad oczami. Wygląda na kogoś, kto zachowuje się, jakby był dorosły, nie? Bo to jesteś w tych, byłeś w wielu kulturach, jesteś w stanie rozpoznać. I jest na tyle pewny siebie, jakby był jednym z osób, które mogą tu być, który mówi: tym można zapić złe wrażenie. To nie jest może tak dobre jak wino z merendzy, ale jest słodkie i dobre. Nie lubię wina z merensy. Trochę się tego napiję, ale generalnie no, nie jesteśmy tu po to, żeby być po prostu na zabawie, tylko jesteśmy tutaj tak naprawdę trochę z konwencji spotkania, trochę żeby się dowiedzieć. Ale trochę jest takie wrażenie, rzeczy. Że widzicie, że oni chcą się bawić z wami, nie? To jest takie, tutaj jest muzyka, są śpiewy, oni piją, dają jeść i oczekują od was, że weźmiecie w tym udział. Są trzy osoby, które nie biorą w tym udziału. Tak naprawdę trzy w tym wszystkim. Jest chyba już pięć. Słucham? Już pięć. Przepraszam. Już pięć. Tak to trochę wygląda. Ale jest ta stara kobieta, jest Pio i jest ten mężczyzna, który... On podnosił kubek, kiedy wypiliście. On nawet się z niego napił. To wyglądało, jakby wypił całość. Natomiast jak ktoś uważnie patrzy, a myślę, że dokładnie tak patrzyła Zaria, bo zwracała na niego uwagę i chciała z nim porozmawiać. Po nim nie widać w ogóle, żeby ten kubek zrobił wrażenie, chociaż większość innych, którzy go wypiła w ciągu kilku minut, zaczęła się zachowywać dużo głośniej. Więc on albo miał ten kubek pusty, albo miał go nalanego do 1/5. Cokolwiek. On stoi, patrzy. A jak ja się czuję? Chyba żałuje, że ty chcesz z nim. No, czujesz ten mocny alkohol, nie? To jest jakby... Masz to poczucie, ale zakładam, że to trochę zależy od ciebie. Jak się czujesz po wypiciu mocnego alkoholu, będą cię poić, będą ci próbowali poić, będziesz dostawał kolejne kubki. Nie, starasz się zachować trzeźwość umysłu. Staram się, wezmę ten jeden kubek i powiem, o następny poproszę, kiedy sam uznam. Jasne. To nie jest, wiesz co, zdajesz sobie sprawę z jednej rzeczy. Musiałbyś to powiedzieć do wszystkich. Ponieważ to, że jedna osoba ci przestaje dawać ten kubek, jakby przestaje ci wszystkie alkohol, nie znaczy, że inne nie będą. Orientujesz się, ci ludzie chcą się z tobą bawić, każdy chce się z tobą napić. Może jest w tym jakiś mroczny plan, żeby cię upić, a być może to jest po prostu to, że jesteś smoczym jeźdźcem, z którym każdy chce móc opowiadać, że podał mu kubek alkoholu i się z nim napił i to będzie historia, którą będzie opowiadał do końca życia. Jesteś wojownikiem z mieczem na plecach, który jeździ na smoku.
bardzo niebezpiecznym, który przybył tu, żeby zabijać chimery. To jest na pewno dla większości z tych ludzi godne, żeby spróbować chociaż, no to wiesz, wezmę na siebie, nazwijmy, ciężar życia towarzyskiego. Ja tak mrugnę okiem delikatnie do siostry, żeby o tym wiedziała. Wołam, wołajcie bardów! Niech opowiedzą legendę, skąd wzięły się te skorupy, tak? Te grube skorupy. Więc zakładam, że ta scena wygląda... Znać w tej chwili ta sytuacja, historię. Tak. Ta historia wygląda w tej chwili tak, że siedzi taki duży, bardzo potężny, nawet gruby mężczyzna o kręconych długich włosach, o takiej w tym towarzystwie jasnej twarzy, który gra na lutni. To nie jest lutnia, to jest jakaś taka, ale jest to instrument, który ma struny. I on opowiada historię właśnie o tym, kiedy przybyły grube skorupy, co się działo. Ludzie siedzą tak, jakbyś ty był w centrum tej akcji, a w tym czasie Zaria ma bardzo ważną rzecz do zrobienia, zanim wyjdzie gdzieś z mężczyzną, a mianowicie, kiedy pojawiają się bardowie, śpiewy, tańce, lutnie, ja jeszcze podejdę do Pio i powiem jej, nadal żadnego śpiewania tutaj. A ona tak na ciebie patrzy z takim smutną miną, wiesz, już... Ja czuję, że to nie jest tak samo. To znaczy? Jakbym teraz śpiewała, to już nie umiem tak ładnie. Mówisz? Tak samo jak nie umiem rozmawiać ze smokami. Widzisz, że siedzi obok ta starsza kobieta, która patrzy na nią takim, jakby unosi brwi, tak jakby nie wiedziała, że ona potrafi rozmawiać ze smokami, ale gdzieś sobie zarejestrowała w głowie. Okej, okay, ale to bardzo coś się zmieniło. Coś się blokuje. Jesteśmy dalej od głębi. No nic. Zostań tutaj. To mogę śpiewać? Ja jeśli śpiewasz. Uważasz, że coś się zmieniło, to śpiewaj. Uśmiecham się do niej i pytam, czy jeszcze czegoś nie potrzebuje. Naprawdę mam taki zamiar, chcę, żeby czuła się dobrze. Mimo wszystko jest małą dziewczynką, która straciła rodziców i wylądowała w głuszy, więc... I bardzo mocno masz wrażenie, że do niej dużo z tego nie dociera. Ona się nie zachowuje jak, wiesz, jak ktoś, kto jest przerażony, kto jest zagubiony i tak dalej. Ona mocno ma takie... Gdzieś masz wrażenie, takie odcięcia jej od świadomości. Ona nawet kiedy mówiła, chyba nie tobie, ona mówiła Kaganowi o tym, okej, to nieważne. W każdym razie nie masz wrażenia, że ona to czuje, nie? Że ona czuje, że straciła rodziców, że jest sama w świecie i tak dalej, że się boi, a być może tak się zachowują takie dzieci, kiedy je tak się czują. Nie byłaś nigdy w jej sytuacji. Byłaś przerażona, byłaś mała, ale miałaś mamę. Tak, było trochę inaczej. No dobrze, więc tak, zamierzam podejść do tego mężczyzny i widzisz, i to jest niesamowite, mężczyzna stoi jakby czekał na ciebie i kiedy ty podchodzisz w jego stronę, on wychodzi, otwiera drzwi gdzieś na taki pokoju i pokazuje ci, żebyś tam weszła i masz takie, wiesz, jakie masz wrażenie? Jakbyś miała do czynienia z kimś, kto mówi, no chodź, porozmawiajmy. Mam wrażenie, takie... że wszyscy na tych wyspach pieprzonych ostatnio mnie tak traktują. On jest gotów dać ci reprymendę. Mhm. Widzisz to po nim. On ci tam wpuszcza pierwszą, żebyś jakby weszła, wreszcie możecie porozmawiać i wreszcie wysłuchasz, co macie do powiedzenia. Staram się zachować kamienną twarz i idę za nim. To jest ciemne pomieszczenie, bo tam nikt nie dostanie podpięty. Domyślasz się, że jest drewniany, domyślasz się, że są tam jakieś meble, jak on otworzył drzwi, to widać jakiś fotel, jakiś siennik, jakąś skrzynię, ale zaraz potem zamyka te drzwi i robi się znowu ciemno. Natomiast to nie jest tak, że ty się tam boisz, bo z tego, jak on się porusza, z tego, jak w jakim jest wieku, wiesz, że on nie jest dla ciebie żadnym zagrożeniem, bo ten twój smok jest na zewnątrz, to nie jest ta sytuacja, nie? On ma takie... Z zewnątrz dociera ta muzyka, która robi się coraz głośniejsza, bo twój brat zażyczył sobie historii o skorupach, a widać, że to jest żywe wśród tych ludzi, bitwy, te zwycięstwa, którymi się szczycą, kiedy on mówi i musieliście tu przybyć, tak? I tak zaczyna, bez żadnego dzień dobry, do widzenia? Tak.
Musieliśmy. To coś dla ciebie zmienia? Nie dla mnie, ale chodzi o to, nie mógł nie dać mu się wykazać. Jest wielkim wojownikiem, chce uratować swoje wyspy, chce zjednoczyć to wszystko właśnie dla was, po to, żeby Imperium nie miało już problemu. Rozmawialiśmy ze Złotym Zakonem 10 razy na temat tego, że mogą nam zaufać. Kiedy pojawia się problem, od razu są wzywani smoczy jeźdźcy. Jesteś ojcem Ostera. Jak ci na imię? Przyzwyczaja ci się wzrok do tej ciemności, więc widzisz po jego twarzy, że on jest zaskoczony. Mówi, myślałem pani, że mieszkasz tu dosyć długo, żeby mnie znać. Jestem Harak. Jestem ojcem Ostera. Jesteśmy... Zdaję sobie sprawę z tego, że pomiędzy zakonami nie ma pokoju. Że biały zakon bruździ złotemu, złoty białemu, nawet jeśli udają, że się dogadali, nawet jeśli na wyspach większość ich działań jest zgodna ze sobą. Ale wzywanie was... Możecie się wykazać, oczywiście, możecie zabić grube skorupy, ale znacznie lepiej byłoby, gdybyście pozwolili to zrobić mojemu synowi. Dlaczego? To jest dobre pytanie. Otóż dlatego, żebym mógł pokazać wszystkim, że jest osobą godną temu, żeby władać wyspami i żeby w końcu pomiędzy klanami zapanował pokój i wszyscy zjednoczyli się pod jednym królem, jednym Ahrajem. Co się stało z dotychczasowym dualizmem? Czyżby rządy dwójki przedstawicieli klanów były w jakiś sposób niedobre? Do tej Biorąc pod był... uwagę, że każdy król i każda królowa muszą być z innego klanu, to jest chyba narzędzie do tego, żebyśmy się nigdy nie pogodzili. Z drugiej strony jest to też narzędzie po to, żeby wszyscy byli traktowani równo, bez względu na to, skąd pochodzą i żeby król, jeden król nie faworyzował jednego z klanów kosztem innych. Czyż nie tak od zawsze było na archipelagu Shani? Ale od lat, od wieków archipelag jest zadrą wokół Imperium, ponieważ wszyscy się buntują, bo każdy ma swój pomysł na rządy i nikt nie chce się zgodzić na to, żeby inni nim rządzili. I to dlatego... A jak będzie jeden król, to już nie będzie buntów? To mrzonka. No to będzie łatwiej. Zresztą, nie moją rzeczą jest, przysiadam na jakiejś skrzyni, krześle, cokolwiek tam jest, tak nonszalancko trochę, nie z brakiem szacunku, tylko po prostu pokazując, że to jest sytuacja luźnej rozmowy, tu nie ma... Chcę mu też pokazać, że nie jestem agresywna w żaden sposób w stosunku do niego. I mówię, to tak naprawdę nie jest nasza sprawa, smoczy jeźdźcy, a przynajmniej my, nie jesteśmy od tego, żeby proponować polityczne przewroty, wspierać bunty albo mówić wam, jak macie żyć. Jesteśmy tu dlatego, iż problem Himer wymknął się spod kontroli archipelagu. Ktoś nas wezwał, czy nie wezwał, to nieistotne. I będzie wystarczająco dużo grubych skorup dla każdego, jeżeli to, co słyszeliśmy, jest prawdą. Problem Himer dopiero się pojawił. Pozwólcie nam go rozwiązać. Jeśli rozwiążemy go my, to będzie coś znaczyło. Jeżeli rozwiążą go smoczy jeźdźcy, to będzie znaczyło, że sobie nie poradziliśmy. Pozwólcie nam sobie poradzić. To wszystko, o co prosimy. To zależy, jak duży jest problem Himer. A tego miałam nadzieję dowiedzieć się od Ostera, prędzej niż później. Jednakowoż twój syn zdecydował się, że lepszym pomysłem jest wyprawiać wystawną ucztę i upijać swoich gości, z nadzieją, że nie wstaniemy jutro i nie będziemy w stanie polecieć walczyć z Himerami. Zostawię cię na chwilę z tą myślą. Mój drogi Kagnarze, kiedy pojawia się przy tobą kolejny kielich, kolejna pieśń i tak dalej, widzisz, że siada obok ciebie śliczna czarnoskóra kobieta o takich warkoczykach z włosów, która patrzy na ciebie wielkimi oczami i wyciąga w twoją stronę dłoń, na której widzisz muszlę. Ty by ci ją dawała. I uśmiecha się. To jest uśmiech równych białych zębów, spojrzenie tych wielkich oczu, które jest pełne nadziei, ale też jakiegoś zaproszenia. Cóż to oznacza?
Zanim wezmę, chcę zapytać, bo to właśnie może mieć swoje jakieś konotacje, że później okaże się, że właśnie mam żonę czy coś w tym stylu, nie? I widzisz, że kilku mężczyzn, którzy siedzieli obok ciebie, się zaśmiało. Ona lekko spuściła wzrok. Wyciągnęła bardziej rękę w twoją stronę. Ktoś zaczyna coś szeptać. Zaczynasz rozumieć, co to oznacza. Zaczynasz rozumieć, że to ma jakieś konotacje damsko-męskie. Tego jesteś pewien. Po twarzach, po spojrzeniach i tak dalej. Plus widzisz, że im dłużej tego nie bierzesz, tym bardziej jej się robi głupio. Cóż za dylematy. Mogą mieć smoczy wojownicy. To było pisane w rozdziale o graniu. Czy taki poruk się ufundował, tak? Tak, tak dobrze poszła kampania wspierająca, że jest rozdział powyżej 18. No widzisz, powiem ci szczerze. A co z Pio? Ona siedzi koło tej, koło starszej wiedźmy, je coś i widzisz, że stukała nogą w pewnym momencie o ławkę, na której siedziała i coś sobie podśpiewała pod nosem. No, nie wiem, czy można obrażać prawo tego domicylu odmową, no nie wiem, nie wiem. Oddamy się fortunie. Okej. Okay. A za co będziesz rzucał? Po prostu? Rzucę sobie, dokładnie, rzucę sobie gołą kaszustkę, gołą, jakby to nie brzmiało, kaszustką i umówimy się, że wynik nieparzysty korzystam. Okej, okay. Okej. Okay. No to wypadła kujka. No. No dobrze, no dobrze, no tak z takim, wiesz, za zakłopotaniem, no, no wezmę ją za rękę z tą muszlą, tak. To widzisz, że ona jakby, w momencie, kiedy wzięła się za rękę z tą muszlą, to jakby na jej twarzy przestało być widać zakłopotanie, tylko ona wstaje i tak jakby zamierzała gdzieś poprowadzić cię w stronę jednego z pokojów w tym domostwie. Tego się spodziewałem, no to... Teraz możesz się przyjrzeć, ona ma na sobie taką ciemno-pomarańczową suknię, wygląda jak utkana z tych miejscowych glonów, jakiś naszyjnik, którego w tej chwili nie widzisz, bo jest do ciebie tyłem. Jest zgrabna i młoda. I gdzieś jest taki moment, kiedy on otwiera drzwi, kiedy te drzwi się... ty możesz zamknąć za wami, słychać te śpiewy z zewnątrz, znowu jest ciemno i... Tam nie ma chwili na próbę rozmowy albo jakiegoś dalszego uwodzenia, tylko ona bardzo szybko przylgnęła ciałem do ciebie. I to jest moment, w którym wychodzi z sali Zaria. I widzisz, że nie ma Kagnara. Widzisz, że nie ma Ostera. I widzisz, że nie ma większości tych wojowników, którzy mieli spiłowane zęby.